O zaparciach stolca mówimy wówczas, gdy jest on oddawany rzadziej niż dwa razy w tygodniu. Zaparcie to także oddawanie twardego, zbitego stolca z koniecznością nadmiernego parcia i uczuciem niepełnego wypróżnienia. Definicja ta ma charakter umowny, gdyż zaparcie rozpoznamy także, jeśli doszło do nagłej zmiany rytmu wypróżnień u osoby dotychczas nie mającej problemów z oddawaniem stolca, na przykład w przypadku redukcji wypróżnień z dwóch stolców na dobę do jednego co dwa dni. Zaparcia są istotnym problemem zdrowotnym, zwłaszcza w krajach rozwiniętych. Szacuje się, że problem zaparć dotyczy od 20 nawet do 30% polskiej populacji. Oznacza to, że co trzeci Polak cierpi z powodu zaparć. Zaparcie stolca wielokrotnie częściej występuje u kobiet niż u mężczyzn. Znacznie częściej dotyczy także osób starszych, pacjentów z ograniczoną zdolnością poruszania się i kobiet ciężarnych. Najogólniej zaparcia można podzielić na czynnościowe, te najczęstsze, wynikające głównie ze stylu życia bądź uwarunkowań osobniczych. Niekiedy towarzyszą one chorobom metabolicznym, np. cukrzycy czy niedoczynności tarczycy. Oraz organiczne, będące objawem przeszkody mechanicznej w jelicie grubym, np. w raku jelita grubego. Zaparcie może być wywołane także czynnikami toksycznymi, to jest alergiami bądź lekami. Farmaceutykami o działaniu zapierającym są niektóre leki przeciwdepresyjne, środki przeciwkaszlowe zawierające w swym składzie kodeinę, preparaty żelaza, leki stosowane w chorobie Parkinsona i nadciśnieniu tętniczym oraz opiaty, czyli silne leki przeciwbólowe stosowane często u osób z chorobami nowotworowymi. Stres codziennego życia, pośpiech, brak aktywności fizycznej, siedzący tryb życia, szybkie jedzenie i źle zbilansowane posiłki spożywane często w restauracjach typu fast food. Leczenie zaparcia jest zależne od przyczyny i może wymagać jednej metody bądź terapii wielokierunkowej. Leczenie zaparć najszerzej możemy podzielić na farmakologiczne i niefarmakologiczne. Leczenie farmakologiczne powinno być prowadzone pod okiem specjalisty i podejmowane wówczas, gdy zawiodą inne metody. Leczenie farmakologiczne stwarza bowiem ryzyko uzależnienia od leków przeczyszczających. Leczenie niefarmakologiczne obejmuje modyfikację diety, w tym zwiększenie ilości wypijanych płynów, zwiększenie aktywności fizycznej, ograniczenie palenia tytoniu, a niekiedy także psychoterapię. Jeśli zaparcia są problemem przewlekłym i nie towarzyszą im objawy alarmowe, można spróbować samodzielnie poprawić pracę jelit. Istotną poprawę albo normalizację rytmu wypróżnień można osiągnąć dzięki indywidualnym zmianom trybu życia i odżywiania. Najważniejszym elementem zmiany sposobu żywienia jest zwiększenie spożycia błonnika zawartego w warzywach, owocach i ciemnym pieczywie oraz ograniczenie spożycia tłuszczów i cukrów. Szczególnie należy unikać potraw smażonych, słodyczy i napojów gazowanych. Posiłki powinno spożywać się regularnie, najlepiej 4-5 razy dziennie. Nie powinno rezygnować się ze śniadań, które napędzają perystaltykę na resztę dnia. Wskazane jest także wypijanie minimum 1,5 litra płynów na dobę, najlepiej pod postacią wody niegazowanej. Należy pamiętać, że siedzący tryb życia sprzyja zaparciom, zatem zaleca się zwiększenie aktywności fizycznej, choćby w postaci codziennych spacerów. Istnieją doniesienia, że wypalanie ponad 10 sztuk papierosów dziennie upośledza skurcze perystaltyczne jelit i potęguje zaparcie stolca. Błędem jest samodzielne, bez porozumienia z lekarzem, stosowanie doustnych środków przeczyszczających. Ich nadużywanie może bowiem prowadzić do trwałego uszkodzenia funkcji jelit. Niekontrolowane przyjmowanie leków laksatywnych może doprowadzić także do odwodnienia i groźnych dla życia zaburzeń elektrolitowych, a także do uzależnienia. Należy pamiętać, że zaparcie może być objawem groźnych chorób, jak np. raka jelita grubego. Pilnej konsultacji z lekarzem wymaga wystąpienie objawów alarmowych towarzyszących zaparciu, jak np. domieszka krwi w stolcu bądź utrata masy ciała, jak również nagła zmiana rytmu wypróżnień u osoby dotychczas nie mającej problemów z oddawaniem stolca. W takim przypadku lekarz najczęściej decyduje o wykonaniu badania endoskopowego jelita grubego, czyli kolonoskopii. Rutynowym badaniem u każdego pacjenta z zaparciem stolca jest badanie palpacyjne brzucha. Każdy pacjent powinien także mieć wykonane badanie per rectum, czyli przez odbyt. W diagnostyce zaparć lekarz może się także posiłkować badaniami krwi, stolca oraz badaniami radiologicznymi. Niekiedy zachodzi potrzeba wysokospecjalistycznych badań, jak na przykład badanie manometryczne odbytnicy. Zestaw wykonywanych badań jest indywidualny i zależy od konkretnej sytuacji klinicznej.
Zaparcia są coraz częstszym problemem zarówno wśród dzieci, jak i osób dorosłych i osób starszych. W wyniku takiego problemu, a mianowicie pijemy bardzo mało wody. I co trzeba zrobić, żeby pozbyć się tego problemu? Jak można podziałać dietą? Faktycznie, na początku zwróćmy uwagę na te płyny, żeby wypijać regularnie w małych ilościach 2-3 litry płynów dziennie. Może to być zarówno woda, jak i herbaty, napary ziołowe. Pamiętajmy jednak, żeby nie korzystać z naparów, które mają działanie przeczyszczające. W naszej diecie powinniśmy zwrócić uwagę również na zawartość błonnika pokarmowego, którego głównym źródłem są pełnoziarniste produkty zbożowe, takie jak płatki naturalne, na przykład owsiane, otręby, makaron razowy, ciemny ryż, gruboziarniste kasze i oczywiście gruboziarniste pieczywo. Tutaj oprócz tego błonnika dostarczymy sobie dużo witamin z grupy B, magnezu, cynku. Pamiętajmy, żeby płatki i otręby jadać zawsze z jogurtem albo gotować je na wodzie, z mlekiem, żeby dostarczyć płyny, które spowodują to, że ten błonnik będzie działał korzystnie przy zaparciach, a nie wchłonie dużej ilości płynów i spowoduje jeszcze większy problem. Bardzo ważnymi składnikami oczywiście są warzywa i owoce, które również są źródłem błonnika pokarmowego i wody, która, jak mówiłam, już działa bardzo korzystnie na pracę jelit. Ewentualnie nie polecamy jedzenia dużej ilości bananów, bo mają działanie zapierające, tak samo jak gotowanej marchewki. Z innych ważnych produktów na pewno warto do diety włączyć suszone śliwki, albo w całości, albo pokrojone, namoczone. Na pewno warto dołączyć siemię lniane albo nasiona chia, które troszkę podrażnią nasze jelita i spowodują to, że będziemy mieć mniejszy problem z zaparciami.